Sport, Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Złoty medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Dziewcząt i Chłopców. Zwycięstwo w rozgrywkach Młodej Ligi i awans seniorów Delekty Bydgoszcz po raz pierwszy w historii klubu do europejskich rozgrywek. Pałac Bydgoszcz najlepszym klubem młodzieżowej siatkówki w Polsce. To najważniejsze sukcesy sezonu 2011-2012 Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej, które zostały nagrodzone podczas uroczystego podsumowania tego roku. To był jeden z najlepszych sezonów dla siatkówki w Kujawsko-Pomorskim. Sukcesami można by obdzielić wiele innych związków. Jednak to właśnie tutaj cieszyliśmy się m.in. podwójnym złotym medalem dziewcząt i chłopców podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i złotem w Młodej Lidze. To, co jest siłą naszego województwa, to są szkoleniowcy. Fantastyczni, wspaniali szkoleniowcy, którzy potrafią nie tylko dobrać sobie zawodników, ale potem ich prawidłowo kształtować. Na pewno dwoma wiodącymi klubami w regionie są Delekta Bydgoszcz i Pałac Bydgoszcz. W ich przypadku można mówić o wzorcowej piramidzie szkolenia. Pałac został uznany w tym sezonie za najlepszy młodzieżowy klub w Polsce. Dobrze, że są takie kluby, które można określić mianem wiodących. I jeżeli Pałac zostaje najlepszym klubem młodzieżowym w Polsce, to świadczy, że może być przykładem dla innych klubów w województwie, że ta droga, którą Pałac obrał 30 lat temu, zaowocowała takimi sukcesami. Delekta po raz pierwszy w historii awansowała z seniorami do europejskich rozgrywek. Sukcesem jest także zwycięstwo w Młodej Plus Lidze. Trzeba znaleźć swój sposób na to, żeby walczyć z budżetami trzykrotnie większymi. My to robimy, mam nadzieję, z sukcesem i mam nadzieję, że te prawdziwe sukcesy seniorskie nadejdą, a sukcesy młodzieżowe no już są. To tylko te najważniejsze sukcesy. Było ich znacznie więcej, a mówiono o nich podczas oficjalnego podsumowania sezonu 2011-2012 w Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Siatkowej. Mimo że żużlowcom GTŻ-u Grudziądz nie udało się awansować do Enea Ekstraligi, to drugie miejsce w pierwszej lidze jest dla wielu kibiców dobrym wynikiem. W klubie szykują się jednak zmiany. Po 10 latach z funkcji prezesa rezygnuje Zbigniew Fiałkowski. GTŻ był bardzo blisko awansu do Enea Ekstraligi. Niestety porażka 30-60 we Wrocławiu rozwiała nadzieje kibiców. Mimo dobrze przepracowanego sezonu grudziąccy żużlowcy zostali w pierwszej lidze. Wynik ten nie jest zadowalający dla dotychczasowego prezesa. Zbigniew Fiałkowski podczas zbliżającego się walnego zgromadzenia zarządu chce przekazać swoje obowiązki następcy. 26 kończy nam się kadencja całemu zarządowi. Ja powiedziałem, że w tej formie nie będę kandydował na następną kadencję. No i taka jest po prostu moja decyzja. To ze względu związane tylko z przyczyn osobistych. Fiałkowski jest związany z grudziąckim klubem od 2002 roku. Po 10 intensywnie przepracowanych latach chce poświęcić więcej czasu rodzinie, a zwłaszcza 5-letniemu Dawidowi. Przed nowym prezesem trudne zadania. Ustalenie budżetu na sezon 2013 i skompletowanie drużyny, której celem będzie awans do Ekstraligi. Chcę zobaczyć, co będzie na walnym zgromadzeniu, tak? Chcę zobaczyć, czy przyjdą po prostu takie osoby, które będą chciały poprowadzić, bo to nie jest tak, że ktoś się zgłosi, powie jak chce i on będzie prowadził, tak? Będą członkowie, którym on musi przedstawić swój plan działania, program działania, co by chciał zrobić, jak by chciał zrobić. 26 października odbędzie się spotkanie, na którym zarząd klubu podejmie decyzję w sprawie powołania nowego prezesa. Dawid Jagodziński, zawodnik bydgoskiej Astorii, przeszedł do historii polskiego pięściarstwa. Jako jeden z nielicznych bokserów ma w swoim dorobku złote medale Mistrzostw Polski w każdej kategorii wiekowej. W miniony weekend został mistrzem Polski młodzieżowców. O sukcesach młodego bydgoskiego pięściarza informowaliśmy wielokrotnie. Jednak to, czego dokonał poprzez wywalczenie ostatniego brakującego tytułu mistrza Polski, sprawia, że na stałe zapisał się w historii polskiego pięściarstwa. Mało który z zawodników może poszczycić się kolekcją złotych medali mistrzostw Polski w każdej kategorii wiekowej. A przed Dawidem jeszcze wiele wyzwań. Ja bym chciał, żeby przez to, że zdobyłem te mistrzostwo Polski w tym roku, żebym zarząd i trenerzy kadry narodowej dali mi szansę pojechać na Mistrzostwa Europy. I jakbym tam zdobył medal, to wtedy byłbym zadowolony. W kraju, jak widać, wywalczył już wszystko. Teraz czekamy na sukcesy i to te międzynarodowe. Naszym celem i pragnieniem jest, aby pokazał się na arenach europejskich i światowych. Będą ku temu okazje w najbliższych Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Oczywiście w dalszej perspektywie mamy w planie olimpiady w Rio de Janeiro.
Trzymamy mocno kciuki, aby Dawid Jagodziński wywalczył medal na Mistrzostwach Europy i żebyśmy za 4 lata mogli oglądać go podczas igrzysk w Rio de Janeiro. Krzysztof Łajdyk, trener pięściarza, podkreśla, że następców Dawida nie brakuje. W Astorii szkoli się sporo znakomitej młodzieży, oby tylko poszli w ślady swojego kolegi. Już w najbliższą sobotę Dawid Jagodziński wystąpi w kadrze narodowej seniorów w meczu międzypaństwowym Polska-Francja. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.